Justyna Kołodziej, rolniczy handel detaliczny. Mają Państwo własne gospodarstwo. Czym ono się zajmuje i co Państwo na dziś przywieźli? Na dziś przywieźliśmy różnego rodzaju soki, syropy, ziołomiody, również piekę, swoje ciasteczka ze swoich produktów. Także zajmujemy się takim handlem detalicznym. Jeździmy również do Bogufały, na te bazarki, też jest tam zdrowa żywność. No i tak się bawimy cały rok, zbieramy po prostu zioła natury, które dają nam zdrowie, bez żadnych, jak się to mówi, chemii, tylko takie, to co nam Bozia dała zdrowie, i zamykamy to w słoiczkach, czy bądź w buteleczkach. I to jest wszystko to, co natura dała zdrowie i nie ma tu żadnej chemii, żadnych konserwantów, tylko wszystko jest zdrowie. Pani ulubiona buteleczka z tego obszaru, który tutaj mamy, to? To jest syrop z kwiatu czarnego bzu. Na co to najlepiej spożywać? Można go spożywać praktycznie cały rok. Jest bardzo dobry, bardzo smaczny, a także profilaktycznie, bo jest bardzo zdrowy, bardzo jest, działa na, jakby to powiedzieć, na układ oddechowy, na astmę, na ostrzela. Jest także, jakby to powiedzieć, bardzo zdrowy na odporność. No i to najważniejsze. Super, tak, a przede wszystkim jest bardzo smaczny. Super, bardzo Pani dziękuję. Tak, nie, dziękuję. O nie? Nie, to nie, ale jest. To jest syrop. Ale to my przybędziemy to dopiero. Tak? Oj, ale to syrop. Na stary. Super. 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 Ale jak się spotkamy w życiu, żona zrobiła szyszek z sosny, syrop, że może cię próbować, tak? Znaczy leczyć się, bo to jest lekarz. No może, o jak pięknie pachnie. I po prostu to robi, bo ta kamera. Jak naprawdę poleca. Jest słodki, ale jest pyszny i zdrowy. No, wow.
to spotykamy się po raz kolejny, kilkunastu już chyba z rzędu. Tak, 16. edycja. 16. edycja. Czym to Państwo wydarzenie się charakteryzuje? Kogo tu przyciągacie, kto przyjeżdża? 16. edycja Festiwalu Podkarpackich Smaków mówi sama za siebie, edycja 16. Jest to festiwal promujący zdrową, tradycyjną żywność. W szczególności to przyciąga tutaj wystawców i mieszkańców gminy, nie tylko gminy. Wystawiają się tutaj koła gospodyń, stowarzyszenia, przedsiębiorcy biorą udział w konkursie, który jest organizowany przez Urząd Marszałkowski. Można tutaj posmakować wspaniałych rzeczy. Naprawdę smaki, tutaj jak się wchodzi, na pewno Pani to czuła, smaki, zapachy robią swoje. Wszystkich zapraszamy serdecznie. O godzinie 13 zaczyna się tutaj część artystyczna. Będą występy kapel ludowych, zespołów folklorystycznych. Oprócz tego wspaniałe degustacje. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie mi się wywozi. W ogóle, skąd taki pomysł, żeby tutaj to zrobić? Pomysł na stworzenie tego festiwalu w tym miejscu powstał z tego powodu, że dysponujemy tutaj zapleczem, gdzie możemy tutaj pomieścić wszystkich wystawców. Jest tutaj duża sala klimatyzowana, gdzie wystawcy mogą przedstawiać swoje produkty. Dodatkowo to miejsce na zewnątrz pod zadaszenie i duży parking. Oprócz tego duży stadion sportowy, gdzie możemy zrobić tutaj część. Cały czas tutaj trwały zapisy na właśnie podkarpackie targi żywności tradycyjnej, Festiwal Podkarpackich Smaków. W tej chwili w środku wystawiają się koła gospodyń wiejskich, ale nie tylko. Są też osoby, które będą pretendować do nagrody właśnie podkarpackich smaków. Można sobie podejść tutaj do środka, można sobie podejść na zewnątrz, zobaczyć, co ciekawego tutaj nasi wystawcy oferują. Oczywiście spróbować. Uśmiech proszę, uśmiech proszę.
coś do jedzenia, było też coś do picia, a więc tego wszystkiego komisja musiała spróbować. No i oczywiście każdy produkt otrzymywał określoną liczbę punktów. Te punkty teraz będą sumowane i przypomnę, że już o godzinie 14.30 na scenie tutaj na terenach zielonych będą wręczane nagrody. No i oczywiście dowiemy się, jakie produkty zostały zwycięzcami tegoż to plebiscytu.